Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Dzisiejszy odcinek będzie inny, więc można nazwać go specjalnym. Jak stoicie z wiedzą o Warcraftcie? Ponieważ dzisiaj role się odwrócą. Dzisiaj to wy wykażecie się znajomością lore, a ja będę siedział cicho. Harrison Jones miał poprowadzić odcinek, ale niestety sprawy zawodowe pognały go na piaszczysty Woldun badać sprawę zaginionego artefaktu. Nic się nie stało, ponieważ znajomości Samal Channel News zadziałały i udało mi się przekonać i wyciągnąć Barnesa ze sławnego Karazhan, który przedstawi dzisiejszy odcinek. A więc Barnes, leć z tym show! Welcome, ladies and gentlemen, to this evening's presentation. Witam w dzisiejszym Samal Channel Quiz Time. Sprawa wygląda tak. Wy, drodzy widzowie, wytężacie szare komórki, a ja zadaję pytania. Nie martwcie się, nie rzucę was od razu na głęboką wodę. Jeszcze. Przed wami 10 pytań dotyczących świata Warcrafta. Pytanie pierwsze będzie najłatwiejsze. Trudność będziemy stopniowo podkręcać, aż dojdziemy do pytania 10, gdzie trzeba będzie naprawdę trochę pomyśleć. Nie ma kur ratunkowych, są za to 4 możliwe odpowiedzi, więc strzelajcie jak się da. Byle celnie. Aha, na każdą odpowiedź macie 10 sekund. Zamknijcie sobie teraz wszystkie wowheady, wowwiki oraz ściągawki, bo chodzi przecież o czystą zabawę, prawda? I o to, by przekonać się, jak stoicie z naszym zacnym światem Warcrafta. Gotowi? Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Które miasto jest teraz neutralne frakcyjnie i słynie z magii na Azeroth? Darnassus, Dalaran, Gilneas, Stormwind. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście Dalaran. Miasto ma swoją długą historię. Zanim poszybowało na niebiosa, pierwotnie stało koło jeziora Lorthamer w Alterac Mountains. Jednak inwazja plagi Arthasa oraz przyzwanie Archimonda doprowadziło do zrównania Dalaran z ziemią. Teraz dumnie lewituje na niebie za sprawą potężnej magii członków Kirin Tor. Pytanie numer 2. Kto jest kompozytorem kanału Samal Channel News? Ignacy Paderewski, John Williams, Kasper Stachowiak, Hans Zimmer. Czy zwracaliście uwagę na muzykę w moich odcinkach? Jeśli tak, nie mieliście problemu chyba z odpowiedzią na to pytanie. Prawidłowa odpowiedź to Kasper Stachowiak, no oczywiście. Jest to mój dobry przyjaciel, perkusista i muzyk z wykształcenia. Nasza współpraca sięga do początku kanału, ale przyjaźń od lat dzieciństwa. Ma spore doświadczenie sceniczne, grał w takich kapelach jak Amaryllis, Mystic Circus czy Pathfinder. Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Mam przyjemność współpracować z kanałem Samaela od początku i myślę, że wychodzi nam to całkiem dobrze. W planach mamy dla was jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Z muzyką miałem styczność od dzieciństwa dzięki moim rodzicom. Zacząłem naukę w klasie fortepianu, a przygodę z perkusją od 14 roku życia, kiedy zafascynowany instrumentem stwierdziłem, że pora zacząć robić hałas. I tak przez wiele lat miałem przyjemność współpracować z wieloma znakomitymi muzykami, tworząc, występując na scenie, czy nagrywając studio. Nie jestem specem od świata Warcrafta, ale mile spędziłem czas grając w Warcraft 1-3. Kiedy dowiedziałem się, że Samael zaczyna kanał YouTube, od razu zaproponowałem swój udział. Otwierają się przede mną nowe ścieżki, zatem bądźcie czujni. Do zobaczenia. Pytanie numer 3. Który upadły tytan stoi na czele płonącego legionu? Khazgorod, Eonar, Agramar czy Sargeras? Tą czarną owcą jest oczywiście Sargeras, pierwotnie najsilniejszy spośród tytanów, nieugięcie walcząc z demonami przez tysiące lat w końcu dał się spaczyć demonicznej mocy Fel. Widzieliśmy go w akcji w Wojnie Starożytnych oraz pokonaliśmy go w dodatku Legion, jednak czy to koniec? Obawiam się, że nie. Pytanie numer 4. Kto pierwotnie był pierwszym Lich Kingiem? Kil'jaeden, Ner'zhul, Arthas Menethil, Bolvar Foldragon.
Chociaż Arthas zebrał sławę i swoje żniwo jako sławny Lich King, nie znaczy to, że był pierwszym. Otóż sprawa jest lekko skomplikowana, ponieważ Arthas po założeniu hełmu króla Liszy stał się z nim jednością. A z kim? Właśnie z pierwotnym tworem Kil'jaedena, Ner'zulem, szamanem starej hordy, który pragnął nowych ziem dla swojego ludu, a później popadł w odmęty energii Fel, która zaprowadziła go do dosłownego unicestwienia jego ciała i stworzenia energii i istoty, którą znamy pod nazwą Lich King. Czas na pytanie numer 5. Kto spośród tej smoczej czwórki jest królem bądź królową wszystkich smoczych aspektów? Malegos, Izera, Nozdormu, Alexstrasza. W tym wypadku jest to królowa, a że królowa może być tylko jedna, jest nią Alexstrasza, zwana też obrończynią wszelkiego życia na Azeroth, błogosławiona przez Eonar, potężną tytankę, która włada stworzeniem, potrafiąca tchnąć i dać życie całym planetom. Smocze aspekty mają bogatą historię i nią też będziemy się zajmować na kanale, m.in. w serii Pierwotny Azeroth, gdy będziemy mówić o genezie smoków na naszej planecie. Okej, podkręcamy tempo. 5 pytań za nami i jeszcze 5 przed nami. Będzie coraz trudniej, więc uwaga. Pytanie numer 6. Kto z tych sławnych magów był w posiadaniu sławnego kostura Ateish? Ronin? Khadgar? Antonidas? Jaina Proudmoore? Zacznijmy od tego, czym była ta potężna broń. Kostur Ateish jest kojarzony głównie z Medivhem, lecz żeby było trudniej, nie ma go na liście. Kostur został wykuty z tzw. nasion nienawiści i był w posiadaniu każdego strażnika z Cirisfal, skończywszy właśnie na Medivhie. Lore wyjaśnia, kto był w danym czasie posiadaczem kostura i jak go zniszczono. Napaliliście się na klasika? To dobrze, ponieważ w warcy trudnym finalnym rajdzie na Xramas jest on do zdobycia. Trzeba tylko wyfarmić 40 kawałków kosturu i zabić Kel'Thuzada, który ma głowę Ateish. Dalej wziąć questa, wyfarmić reputację, przejść Ankiraj i zabić Katuna, który dropi podstawę kosturu, by na końcu odprawić oczyszczenie Ateish w specjalnym evencie koło wschodniego Strathol. Nic trudnego, prawda? Witamy w klasycznym WoWie, panie i panowie, i powodzenia od 27 sierpnia. Ale wracając do pytania, który z magów był jednym z posiadaczy Ateish? Odpowiedź brzmi Khadgar. Dostał on go prawdopodobnie od pierwszego strażnika, czyli Medana. Ale to historia na inny czas. Pytanie numer 7. Jak nazywał się ukochany wilk Trala? Spiritfree, Moongoose, Snowsong, Frostflake. Odpowiedź to Snowsong. Trall lub Goel wytworzył ze swoim wilkiem więź bardzo silną, zupełnie tak jak w klanie Frostwolf, gdzie każdy młody wojownik ma wilka, z którym poluje, żyje i nierzadko umiera. Żyją na zasadzie symbiozy, jedno troszczy się o drugie i jest to więź na całe życie. Snowsong ma swoje epizodyczne role w książce Stormrage oraz Trall Twilight of the Aspects. Czas na 2 ostatnie pytania. Atmosfera się podgrzewa, liczcie punkty i wysilcie pamięć, bo oto numer 8. Jak nocny elf, który dosiada hipogryfa, komunikuje się z nim i wydaje komendy podczas lotu? Krzyczy na głos? Komunikuje się przez lun używając magii? Używa wytrenowanych serii klepnięć w szyję? Używa lejców pociągając w umówiony sposób? Odpowiedź to, no jak myślicie? Pomyślcie przez chwilę. Hipogryf to zwierzę traktowane w specjalny sposób przez rasę nocnych elfów. Nie są to wierzchowce, które są kierowane za pomocą narzędzi, takich jak lejce. Nocne elfy są skryte i ciche, więc raczej nie krzyczą. Poza tym nie wiem, czy można byłoby cokolwiek usłyszeć, lecąc na takiej potężnej bestii, która mknie prawdopodobnie szybciej niż gryf. Prawidłowa odpowiedź to tapnięcia w szyję. Jest to subtelny i wyuczony sposób komunikacji, a więc brawo, jeśli ktoś wiedział lub dobrze strzelił. Pytanie numer 9. Kto był torturowany w Nethergard Keep przez Turaliona i Khadgara, by wydobyć informacje o mrocznym portalu? Gas Soul Reaper, Tassarion,
Kaz Endski, Teron Gorfind. Mam nadzieję, że pytanie sprawiło Wam trochę trudności. Takie miało być. A prawidłowa odpowiedź to Gaz Soul Reaper. Gdy Ner'zhul miał deal z Deathwingiem oraz Teronem Gorfindem, by przelać siły Hordy na Azeroth oraz złożyć jaja Nefariana na Outland, Aleria razem z siłami Przymierza próbowali odkryć, w jaki sposób Stara Horda próbuje to zrobić. Moc magiczna Khadgara owszem zadawała Gazowi ból, jednak to światło Turaliona okazało się najskuteczniejszą bronią przeciw Rycerzowi Śmierci. Moc światła była tak wielka, że Turalion niechcący z nią przesadził, zadając ostateczną śmierć Soul Reaperowi. Pytanie numer 10. Kto przeszedł na stronę Bane'a, kiedy Magatha Grimtotem zdecydowała się uderzyć na Thunderbluff po tym, gdy Garrosh Hellscream zabił jego ojca Kerna? Grundig Darkcloud, Stormsong, Edric, Arnak Grimtotem. Prawidłowa odpowiedź to Stormsong, znany też pod nazwą Jevan Grimtotem. Był on doświadczonym szamanem, który zmienił zdanie co do Magathy i sposobu, w jaki przejęła stolicę Taurenów, Thunderbluff. Nie podobało mu się okrucieństwo i czysty mord. Metody, które stosowała Magatha, były proste, po trupach do celu. To ona zatruła ostrze Garrosha i doprowadziła do splamienia jego honoru i śmierci Kerna. No i 10 pytań za nami. Quiz powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że poziom trudności Wam odpowiadał. Co powiecie na takie ćwiczenie pamięci? Chcielibyście zobaczyć kolejne edycje? Mam nadzieję, bo ja tak. Ale w zasadzie to jeszcze całkiem nie koniec, bo mam dla Was bonus. Proszę, oto dodatkowe pytanie. I to moim zdaniem jedne z trudniejszych. Na moście, który prowadzi do Stormwind, jest pomnik upamiętniający Kuldrana Wildhammera. Kto napisał dla niego tabliczkę? Magni Bronzebeard, Rohan, Falstad Wildhammer, Colin Thundermar. Nawet zatwardziały hordziak zna te postacie. Postacie, które można zobaczyć wjeżdżając do Stormwind w tak zwaną Aleję Bohaterów. Postawiono je po wydarzeniach z Mrocznego Portalu, kiedy to Turalion, Kurdran, Tanaf, Trollbane i Aleria byli uważani za zmarłych. Są to czasy sprzed dodatku The Burning Crusade, czyli lore z klasika. Każdy ma tabliczkę napisaną przez różne osoby, a Kurdrana Wildhammera w tabliczce wspomina Falstad Wildhammer i jest to prawidłowa odpowiedź. Gdy Kuldran wrócił z Outland i brał udział w burzliwych obradach i powstaniu Rady Trzech Młotów, siadł on oczywiście z kuflem piwa z Falstadem, a ten powiedział mu, że pisząc tę tabliczkę, długo zastanawiał się, co dobrego o nim napisać. Tym optymistycznym akcentem kończymy quiz Samael Channel News. Pochwalcie się w komentarzu, jaki wynik zdobyliście. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam poszło. Barnes, dziękuję za udział w show. Bądź pewny, że poproszę Cię jeszcze o przysługę, bo dobrze Ci idzie. Trzymajcie się ciepło. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić właśnie takich rzeczy. I do zobaczenia wkrótce.